Witamy serdecznie ze Skoczni Wiśle Malince. Jak widzimy tutaj, no, trwa nadśnieżanie już chyba trzecią dobę. Warunki są dobre ku temu, sprzyjające, jest mroźno, dlatego organizatorzy postanowili jak najwięcej śniegu właśnie naprodukować tymi oto armatkami śnieżnymi, żeby śnieg potem został ułożony przez ratraki i wytrwał nawet do Pucharu Świata. Gdyby się ociepiło, są takie przewidywania brane pod uwagę, że po prostu może się ocieplić, no i dlatego organizatorzy też zgromadzą śnieg w innych miejscach, na takich kupach jakby śniegu ułożonych, gdzie w razie potrzeby będzie można ten śnieg odzyskać z tych hałd śnieżnych, no i po prostu rozłożyć wtedy go tutaj na zeskoku, skoczni całej. Miejmy nadzieję, że do tej pory jeszcze oprócz mrozów spadnie też naturalny śnieg, bo to zawsze jednak jest lepsze niż takie naśnieżanie sztuczne. Z tego, co jeszcze dowiedzieliśmy się od prezesa Andrzeja Wąsowicza, no, te armatki śnieżne są bardzo wydajne, a tak wydajne, że troszeczkę brakuje wody tutaj w pobliskim strumieniu, który płynie, a z którego jest mniej więcej czerpana woda na produkcję tego śniegu, a dokładnie ze studzienki, która jest przy tym strumieniu. Także no, miejmy nadzieję, że to naśnieżanie i ogólnie te warunki pogodowe będą sprzyjać skakaniu, no bo trzeba też zauważyć fakt, że ta skocznia nie tylko ma być naśnieżona do Pucharu Świata, a także będzie przydatna teraz w najbliższych treningach tutaj, które się mają odbyć prawdopodobnie już jutro, już pojutrze jakoś tak, w tych dniach najbliższych, kiedy się uda ratrakami, które tutaj widzimy właśnie, ten śnieg ładnie ubić, żeby to jakoś było bezpiecznie wszystko ułożone. Ten ratrak, co tu widzimy, jeden i drugi, to są bardzo nowe maszyny. Ten frezy, które mają, posiadają, są po prostu jakieś takie najnowsze, które się dało tutaj załatwić, zorganizować. Także no, to wszystko stara się funkcjonować. Dzięki temu, że też skocznia jest naśnieżana, że będą trwały treningi, dzięki temu też skocznia żyje. Jak widać, jest dosyć tutaj dużo turystów, którzy przyjeżdżają. Skocznia w Wiśle Malince jest po prostu atrakcją turystyczną. Nie ma co tu ukrywać. U góry jest kawiarnia, w której można sobie zamówić coś ciepłego do picia. No i popatrzeć na piękny biały puch, który tutaj właśnie jest rozsypywany przez armatki. Armatki pracują i w dzień, i w nocy.